wiedzą. Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witajcie w kolejnym odcinku z polskich manewrów z gry Farming Simulator 2017 na Paintballu Show V6. Tak, na drugi raz nagrywam ten odcinek, ponieważ jak wiecie, na odcinku z 13 mikro mi się coś popsuło, no i nagrywałem odcinek wczoraj z Bolusiowa, no ale tak samo było, mikro tak pierdziało, że lepiej nie mówić. Mam nadzieję, że teraz jest dobrze, a jak nie, to będę coraz szybciej starał się uzyskać, no, pozyskać nowoksa NC1 Black Edition. No ale mam nadzieję, że dzisiaj nic już nie będzie buczało, pierdziało i będzie wszystko idealnie. No a w dzisiejszym odcinku kosimy sobie kukurydzę, zakupiłem tutaj taką wystawkę do bizuna. Nie miałem pomysłu na odcinek, ponieważ tak był nagrywany odcinek z kukurydzy na tym polu, a nie chciało mi się cofać save'a. Na ten odcinek już jest w kofu. No a już jeszcze mamy tutaj pole kukurydzy, to sobie wykosimy dzisiaj tutaj kukurydzę. Więc bez dłuższego pitolenia nie będę przedłużał i jedziemy. Nagrywam to ogólnie w piątek po południu sobie, bo dzisiaj na chłodnie nie pojechałem. Bo tak, bo było dzisiaj jakiś rozpiernicz ogólnie i tego i wyszło coś tego, w nie jadę jednak, a miałem jechać. No ale przynajmniej sobie popatrzyłem. Dobrze, że ktoś mi napisał komentarz. Widzicie, wy co pomocni jesteście. Że się popsuło mikro, bo ja nigdy nie sprawdzam odcinków po nagraniu. Teraz mam to nauczkę, żeby sprawdzać każdy odcinek po nagraniu. Czy tam coś buczy, czy nie buczy. No, jak wczoraj wszedłem, no i tak poza tym wczoraj cięcie robiłem takie dosyć długie. Wczoraj wszedłem na odcinek, tak buczał ten mikrofon na Bolusiowie tutaj na tej serii, że o Jezu, mówię, weź tu nie wstawię nawet tego, nie chcę mi się przyspieszać, bo to nie jest seria Speed Gamingi, tylko to jest seria po prostu na Bolusiowie, tak? A Speed Gamingi może coś koło wakacji będzie na typowej polskiej wsi, jak będziecie grzeczni, tak, jak będziecie grzeczni, dziwnie to zabrzmiało. No i kurczę, zdenerwowało mnie to, no mikrofon dobry, no bo to jest, ile go mam ten mikrofon? Rok. Duży rok, ale no wiecie, on leży, nie stoi, tylko bo nóżka się połamała, tak by stał cały czas. On leży, a to tego, a to tamtego. No i tak później się psuje to audio. No i dlatego Nowox będzie zaczepiony na ramię do nagrywania i będzie sobie jakoś tam, no, działał. Mam nadzieję, że z Nowoxem żadnych problemów nie będę miał. Ale nikt nie narzeka na ten mikrofon z youtuberów. Da dużo youtuberów znam, którzy mają Nowoxa, na przykład niejaki Arikson kupił ostatnio, niejaki pan hashtag przez G i wiem, że Nowoxa ma też, kurczę, teraz już mi wyleciało z głowy, kto tam miał Nowoxa. Hades, o właśnie, rolnik Hades, właśnie, pozdrawiam Hadesika. No i ogólnie tego, co by to jeszcze wam powiedzieć. No nagrywałem, mówię, wczoraj odcinek, no miałby, ten odcinek już był dawno nagrany z Bolusiewa, no ale wiem, się popsuło, to drugi raz trzeba nagrać w życie. W życiu nie wszystko jest idealne, jak to mówią, wszystko się zawsze musi zepsuć. Jak to mówią, wszystko czy później, wszystko i tak wcześniej czy później chuj strzela. Ja już się o tym przekonałem na swojej skórze wielokrotnie, ale nie będę mówił z jakich powodów. A ten bizon leci. No pole jest chyba troszkę większy od tamtego, nie, mniejszy jest nawet. Mamy 28%, ogólnie z tamtego pola miałem zbiornik i 200 kilo. Tak, zbiornik i 200 kilo, kukurydza jakaś wyśmienita nie jest. Tutaj te pola, tutaj sąsiady nie pokosiły. Ja tu kosę, bo ja muszę buraki tutaj gdzieś zasiać, to chyba właśnie tu będą siane buraki. Ale sam zresztą nie wiem, jakoś to wyjdzie w praniu. Jakoś jeszcze muszę osinę nagrać, dzisiaj tam jeszcze wejdę po tym odcinku na tego save'a na osinie. I tam powiem, zobaczę co tam jest, to tam trzeba posiać rzepak, skończyć. Chyba będą nawozy siane pod rzepak, ale to ja jeszcze nie jestem pewny jak to będzie.
Będziemy używać RCW na odcinku. Znaczy nie RCW, tylko Raucha. Ojej. Dobra. Tu sobie wykosimy ten winkielek. To mogłem na końcu wykosić, ale tam będę zostawił na koniec. Jak mogę teraz. Ojeju. Drzewo, wspierniczyłem drzewo. Dobra, jedziemy sobie teraz tam. Myślę, że wykosę wszystko dzisiaj na odcinku. Mamy dopiero 5 minut. Że jak odcinek jedzie zbyt długi, bo jak wiecie, że się nagrywa drugi raz, to już się tak nie chce. Nagrywa się drugi raz to samo pracę. Ogólnie tam pojedziemy później na placy, bo tam header, znaczy wstawkę odstawimy do kukurydzy na placy. Tam jest takie miejsce pod nią zrobione. Czy mowy nie pod nią, ale to ogólnie tam nie trzymam. Ogólnie sobie tam trzymam tą piękną przystawkę. O Jezu, jakiegoś teraz dziwacznie pojechałem. Nie wiem, ile mam procent, 52. Ja chciałbym ten zbiornik tak ościć z tego pola, ale to widzę, że po... Nie, ono jest trochę chyba większe od tam. A z reszty sobie ja wnikam. Ale ta przystawka nie wie do końca, ile tyle powinna. Czy ja chcę wybrać 5 dzwonków, a ona chyba wie 4 tylko. Mogłaby brać 5. Nie jeden więcej, to by zawsze coś było. No i tak lepiej. Ona i tak chyba jest szerokościowo tak jak ta oryginalna z bizona. Ale ogólnie bizon swojej przystawki do kukurydzy nie ma w platinium. A mógłby mieć konfigurację ze ścieżkarnią i tego. A jest zwykły bizon bez ścieżkarni. Ach, dlatego na Dolnośląskiej wsi jak kofy, to musiałem na rzepak grać mod słomę. Ja już tego nie wgrałem, bo dopiero posiałem rzepak, a skończyłem dzisiaj siać dokładnie go. Ale trzeba będzie wgrać. Dobra, mamy 7 minut, jak tam procenty w zbiorniku? Mamy dokładnie 71%. Dobra, to zaraz tu wykręcę, bo w miarę prosto pojechałem, to ogólnie cud się stał. Teraz wypadałoby, żeby tu sobie wyjechać w tę stronę. Mówimy sobie buftor malin na polu. I ogólnie to kukurydzę będziemy wwozić tutaj do silosu tego. Bo niestety nigdzie indziej nie mogę wywieźć, bo triggerów nie ma. Kurczę, chciałbym mieć tę nową wersję bizona. Naprawdę, tego od Patryka. Bizon jest piękny. No ale niestety nie jest wydany, a on nie będzie wydany. Ma w napisie kogoś, kto ma, to mógłby podesłać. Kurs, ale bizon daje radę. Osiemdziesiąt sześć procent. Mam nadzieję, że teraz mikro nie pierdzi ani nie wzyczy. To było takie bardziej wyzyczenie było. Wszystko w porządku i jest taką, mam nadzieję, szczególnie. A jak będzie to, ja nie wiem, będzie trzeba w takim razie wstawić ten odcinek nawet z buczeniem. Będzie trzeba w Nowaksa inwestować szybko. Tak, pochwalę wam się, że przyszła do mnie klawa z Allegro. Tak, zamówiłem taką mechaniczną niby i podłączam, wszystko ładnie działa, ale nie działają przyciski.
I co klawiatura? Nie można jej odesłać, bo nie ma gwarancji, nie ma rachunku, nie ma nic. Zadzwoniłem do typa, opierdoliłem go równo. Za tą klawiaturę mówię, pani, kurwa, co wy ludziom za fest wydajecie? On mówi, nie chodź tego, jakiś wielki pan z Warszawy, kuźwa, się odezwał. Ale dostał zjebkę porządną, bo powiedział, że nie będzie ze mną rozmawiał. Ale jednak porozmawiał, więc niech nie narzeka. Dobra, bierzemy sobie autosankę tą małą, bo nie ma sensu brać tej dużej. Weźmiemy sobie Holanda. Bo nie ma co palić 16, brać tej dużej wczep HW, bo to sensu nie ma po prostu. Łączymy sobie to pomost na wczepie. Sobie wbliżymy tak kamerę fajnie. Tego obizana to już tu normalnie słychować. On już jest tam daleko. Zajedziemy sobie z tamtej strony. Będziemy tam działać jakoś. Dobra, trzeba się będzie wysypać. Ale patrzcie, kłanie, znaczy tam mały kawałek ze stotni kukurydzy, naprawdę. No około 4 przejazdy. O panie. O, jakaś taka miniatureczka ładna, ładną miniaturkę by można było zrobić. Na przykład taką. Jeżeli to jest ładna miniaturka, to wy mi powiedzcie. Lub taką. Tak trochę w kukurydzy się schowałem. Się włączymy header, bo, znaczy kumbań sobie włączymy, bo szybciej się sypie podobno. No i się wysypało. A my uła i jedziemy. Chudy sobie włączę. Ogólnie ładnie wychodzą miniaturki na tych modach i na tych faderach ogólnie. Fadery są fajne, ale te no, potrzeba naprawdę mocnego komputera, jak widzicie, o podczas nagrywania 47 FPS-ów. No też kukurydza wsynika, ale ja nie wnikam. Aha, tu się coś wysypało mi. Rura musiała sięgnąć. Oczywiście. No panie, no nie omijaj pan mnie. Bo ja nie lubię, jak pan omija. Myślę, że się w 20 minut wyrobimy z tym polem, ale... A jak tak będę omijał, to na pewno się nie wyrobię. Dobra, jedziemy na pełny. Będzie trzeba wykościć takie paseczki później, pozostałości, jak to mówią. Ale wiecie, tak się powinno kościć kukurydzę, by się dwa razy naokoło wiedział, później się w środek wścina i powiem jak u nas koszło. I później się kości jedna strona tak, i raz tak. Ciekawe, później to na raz wezmę. Bo ten kawałek jest większy od tamtego. Ale powinienem wziąć. Nie ma to jak Antek Fetar oczywiście, ale są z drzwi z tak zawsze jak kofi bizonem sobie mówię. Może jest piosenka o bizunie. Nie, nie będę jej włączał na filmie. Dobra, tędy sobie jedziemy. I takie dwa wątki normalnie nam zostało. Można powiedzieć, że jeden. Ciekawe, i tak połowy zbiornika raczej nie będzie, mam 30%, chociaż, że nigdy nie mów mnie. 30 nie mam, ale do końca dojedziemy, będzie 30. Może połówka będzie? Mówiłem, że będzie. Nie mówię, że nie będzie.
Naprawdę, Bizonik naprawdę ładnie się prezentuje. Jakby go ktoś wydał, dał na przykład Patryk, jakby wydał Mozarik swojego by, no nie mogą wydać, bo Giant się dowali, no to wy ludzie wyciągają rzeczy z Platinium i wydają. Te zetory wszystkie, co były w 15, to było wszystko z Golda wyciągnięte, no nie? Te fortery i nie fortery. Wszystkie zetory powyciągane są. Praktycznie w 15 fortery, modele to są z Platinium, znaczy z Golda przerabiane i tego. W pewni było Golda do 17, tylko był dodatek platynowy i ropa i nic więcej. Ale ta platyna nawet była, no. Tam jest tanie lapacz. Nie miałem czasu nawet na niej pograć zbytnio, wiecie. Ja jakoś tak oryginalny map nie wypadam, ale jakoś mnie korci tam pograć. Mapka mi się podoba, ale nie ma czasu, naprawdę nie ma czasu. Może coś dzisiaj konkretnego tam zagram, ale nie wiem, naprawdę nie mam jak, nie mam kiedy. Ach, lepiej nie lepiej się nie wypowiadać. Dobra, skończyliśmy to. I chyba trzeba umyć tego bajzuna. Już się chłopak zakotłmanił nieźle. Mamy 12-10%. Dobra, zamykaj nie schodki, tylko uła. Dobra, jadymy. I chyba umyjemy jednak tego bajzuna. Ja i tak muszę wjechać inaczej chyba. Nie, wiedziemy co tędy, jak już dałem wcześniej. Ojeju. Tu jest naprawdę ciasno. I chyba zahaczyłem nawet. Tutaj przynajmniej mycie jest fajne, bo w Pure Farmingu to tak się długo myje te maszyny. Właśnie co do Pure Farminga, może w takich kiedyś odcinek się ukaza, ale ja i tak to mało co gram w tą grę. Jak na początku wciągnęło mnie, a tak teraz to nie ma jak. Nie chce mi się po prostu. Dobra, tutaj mamy taki fajny fast fest plewy. No innego dojazdu nie mam. No i tutaj sobie gaźnik przystawkę składuje. Od bizuna. Mamy 17 minutę. Odstawię bizuna. Pojedziemy to wysypać. I będziemy kończyć. Ta wiata jest za mała. Będę musiał chyba skalę jej poprawić. Czekajcie, ja mogę w to bardziej cofnę. Powinno się dać je w to cofnąć. O tak, o, widzicie? I się szkarnie i tak łazi, ale no ja tutaj nic nie zrobię. To już nie ode mnie, nie ode mnie forma. Gdzie ten New Holland? Przez łąkę sobie przeskoczymy. Się wysypiemy, no 5 ton. Dużo nie nakosiliśmy. Dobra, wysypujemy. Oczywiście silos, bo tu skupu nie ma. Jak już wspominam, któryś raz z kolei. Ale może Adrian nam to zrobi, ten skup. Ojeju, przez takie rzeczy się wytrawaniłem teraz. I wjedziemy sobie chyba ogólnie też z tej strony wjedziemy, tylko nawet od razu zamykały stodołę. Odstawimy sobie to i będziemy kończyć. Dobra, to może tak zamkniemy tutaj z tej strony. I tutaj zamkniemy. No i co, ogólnie ludziska, w tym odcinku to by było na tyle. Dzisiaj kosiliśmy kukurydzę. Mam nadzieję, że mikrofon nie odwala podczas odcinka, bo teraz nie mogę tego powiedzieć.
No i co, jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, czy no i suba, a tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego, trzymajcie się, cześć!